Dziś opowiem Wam o trzech naturalnych sposobach na alergię, której efektem jest podrażnienie oczu. Na pewno zdarzyło Ci się wcześniej denerwujące swędzenie oczu, zwłaszcza wiosną, kiedy w powietrzu jest mnóstwo pyłków, a ci, którzy są wrażliwi lub mają tendencję do alergii, znacznie częściej skarżą się na tego typu dolegliwości. W powietrzu bez przerwy unosi się mnóstwo alergenów, takich jak wspomniane już pyłki, roztoczak, kurz czy sierść. Osoby uczulone na wiele lub jedną z tych cząsteczek pochodzącą ze środowiska zewnętrznego, na którą mogą reagować elementy naszego układu odpornościowego, są bardziej podatne na zagrożenia właśnie wiosną. Obok problemów z oddychaniem, dokuczliwymi dolegliwościami mogą być podrażnione powieki i rzęsy, a nawet mogą powodować różnego rodzaju infekcje. Do najczęstszych objawów reakcji alergicznej oczu jest swędzenie, zaczerwienienie, uzawienie, obrzęki i podrażnienie. Jeśli właśnie tak dzieje się w Twoim przypadku i to oczy najczęściej dają Ci znać, że Twój organizm atakują alergeny, koniecznie obejrzyj dzisiejszy film i odkryj trzy naturalne, domowe lekarstwa, które bez wątpienia pomogą Ci w rozwiązaniu tego częstego, irytującego problemu. Rumianek. Kompres z rumianku działa kojąco, leczniczo i przeciwzapalnie. Stosowanie okładów z rumianku może natychmiast załagodzić objawy alergii oczu. Do przygotowania naparu z rumianku potrzebujesz 4 g kwiatów rumianku i szklankę gorącej, wrzącej wody. Zalej nią kwiaty rumianku i zostaw na 10 minut do zaparzenia. Jak ostygnie, namocz w naparze kompresy i przykładaj do oczu 3 razy dziennie. Roztwór soli. Kiedy Twoje oczy są podrażnione w wyniku reakcji alergicznej, warto jest przemywać je domowej roboty roztworem soli, który jest nie tylko niezwykle skuteczny, ale również bardzo wydajny. Okaże się szczególnie pomocny, jeśli Twoje oczy są podrażnione, a stan zapalny zdaje się je wypalać. Roztwór solny pomoże Ci również usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Do jego przygotowania potrzebujemy jednej szklanki destylowanej wody i pół lub całą łyżeczkę soli. Zagotuj wodę, wsyp sól i poczekaj, aż ostygnie. Takiego roztworu możesz używać również jako kropli do oczu, tylko będziesz potrzebował do tego pipety. Powtarzaj tę czynność kilka razy w ciągu dnia, ale pamiętaj, by uważać i zawsze sprawdzić, czy woda nie jest zbyt gorąca, ponieważ jeśli zakroplisz sobie do oczu wrzątek, możesz je zranić. Kompres z czarnej herbaty. Świetna na alergię oczu jest również zwykła czarna herbata. Wszystko dzięki obecnym w niej garbnikom, które działają kojąco i pomagają załagodzić stany zapalne. Na 5 minut włóż 2 torebki czarnej herbaty do 2 filiżanek gorącej wody. Następnie wyciągnij z wody woreczki, połóż na czystym talerzu i pozwól im ostygnąć. Zastosuj woreczki jako gorący kompres. Trzymaj je na oczach przez 15 do 20 minut. Powtarzaj czynność 3 do 4 razy dziennie, aż poprawi się stan Twoich oczu. W sytuacji, jeśli wypróbowałeś wszystkie przedstawione powyżej domowe alternatywy i nadal nie widzisz większej różnicy, koniecznie udaj się do dermatologa i postaraj uzyskać diagnozę, a więc znaleźć przyczynę drażniących Cię objawów. Poza tym, jeśli Twój przypadek okaże się szczególnie skomplikowany, możesz zostać skierowany do alergologa, który dowie się, jakie produkty spowodowały Twoją alergię. W celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji na alergeny, warto jest wyrobić u siebie nawyki takie jak regularne wycieranie kurzu, wietrzenie pomieszczeń, wpuszczanie do domu światła słonecznego i ogólne utrzymywanie domu w czystości. Przed tym, jak założysz ubrania, które długo leżały w szafie, najpierw je upierz. Unikaj otaczania się przedmiotami, na których gromadzi się kurz. Unikaj dywanów, chodników i pluszaków. Używaj pokrowców na poduszki i materac. Regularnie czyść filtr klimatyzatora, jeśli go masz. Unikaj naturalnych kwiatów. Unikaj miejsc, gdzie unosi się dym papierosowy. Unikaj styczności z produktami, które są przeleżane, zepsute lub stare. Jeśli źródłem Twoich problemów są alergie, jeśli będziesz stosował się do podanych dziś wskazówek, na pewno szybko zauważysz dużą poprawę w jakości codziennego życia.
Jeśli jednak pomimo starań objawy nie znikną, koniecznie udaj się do lekarza, aby zbadać sprawę głębiej. Dzięki za obejrzenie. Koniecznie zasubskrybuj kanał Projekt Natura oraz nasz nowy kanał Projekt X, gdzie znajdziesz wiele wzruszających historii. Zanim sobie pójdziesz, zostaw lajka i udostępnij film na swoim Facebooku. Warto dzielić się wiedzą z innymi. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam.